Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie. Słuchajcie, dzisiaj jestem sam. Ale na odcinku nie będę tak całkiem sam, ponieważ dzisiaj jest super fajny odcinek, jak już możecie po tytule pewnie zauważyliście. Dzisiaj postaramy się przeżyć jakoś pod łóżkiem u Dave'a. Dave jest na serwerze teraz, jak widzicie, jestem ja i Davik tylko. On gdzieś łazi, nawet nie wiem gdzie jest teraz. Gdzieś, o tam jest chyba, o jest jego nick, on jest na chacie. Nie gadam z nim teraz, więc on wie, że jestem na serwerze, ale nie mamy jakby kontaktu teraz ze sobą, więc on nie wie, że będę teraz nagrywał. Ja powiedziałem Davikowi, że jest u mnie kuzynka i że z kuzynką siedzę teraz i rozmawiam, więc nie mogę gadać, więc on myśli, że jestem na serwerze, pokazuje po prostu serwer, ale niekoniecznie gram, więc on widzę, że jest na chacie u siebie. Dobra, słuchajcie, jeszcze zajdziemy sobie po wiadro wody, ponieważ przygotowałem sobie wiaderko lawy i wiadro wody, ponieważ może nam się przydać gdzieś tam kiedyś. Na samym początku jeszcze, zanim przejdziemy tam już do Davika, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Uwaga, macie 5 sekund na zostawienie łapki w górę i wbijmy może, ile? 3000 łapek w górę byłoby super, bo no w sumie to wy już potraficie dobić więcej. Ostatni rekord padł mnie na kanale, ponad 7000 łapek, więc jesteście niesamowici. Dobra, 3000 łapek, myślę, że to jest jak najbardziej do zrobienia. Macie 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 1. Mam nadzieję, że wam się udało. Dobra, poczekamy aż Dave... Chociaż nie wiem, czy będziemy czekać na Dave'a. Czekajcie. O, tu jest rozwalona szyba, jak dobrze. Kurczę, czekajcie, on tu idzie. Musimy się jakoś... O, wychodzi z chaty, dobra, to wchodzimy se tędy akurat. Dobra, ej, poszedł se, dobra, mamy czas, mamy czas. Słuchajcie, łóżko ma tutaj. Już tutaj byłem wcześniej, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I wpadłem na pomysł, że możemy tutaj zrobić coś w ten sposób, się schować pod łóżkiem. Tylko całkiem pod łóżkiem, a nie tylko tak, więc zamknijmy sobie to i tu rozwalimy. I... Aha, tu nie będziemy widzieć. Ale to czekajcie, zmienimy to może. Mam nadzieję, że się nie zorientuje, nie zauważy różnicy. Dobra, czekajcie, rozwalę tutaj jeszcze to. Weźmy pół płytki, dajmy tutaj w ten sposób. Oj, tu się będziemy mogli schować w ten... Tak? Oj, to jest dobry plan. Teraz damy to tak. I w ten sposób troszkę widzimy. Ale niewiele, niewiele. Powinniśmy... Fajnie by było widzieć więcej. No niestety chyba nie uda nam się to. Dobra, czekajcie, jakbym chciał wyjść tutaj, o. Ojej, tutaj dałem. To tak nie miało wyglądać. Czekajcie, zabierzemy to. I może zróbmy... Nie mam pomysłu za bardzo na to. Gdzie jest Davik? W ogóle nie ma go. O, wszedł teraz. Dobra, dobra, czekajcie. Dobrze, że ma ten dzwonek i słychać, kiedy wchodzi. Musimy to rozwalić. I stanąć sobie normalnie. Jest tutaj, jest tutaj. Dobra, czekajcie. Ale nie widzi, nie widzi, nie zauważył różnicy. Gdzieś tutaj coś robi w tym. My chętnie tam na... O, widzimy go. Ale niewiele, musimy tutaj to troszkę jeszcze zmodyfikować. Muszę też na shifcie stać, jak on tutaj wchodzi, żeby nie zobaczył mojego niku, bo jakby zobaczył, to byłby dramat. Dobra, poszedł gdzieś. Na szybko musimy tutaj zmienić jedną rzecz. Teraz nie może tutaj przyjść. Dobra. Dobra. No tak widzimy... Mało widać tutaj pod tym łóżkiem, jak jesteśmy, ale zawsze coś. Dobra, przekopmy się to może tutaj dalej i zejdźmy tu, o, i zróbmy tutaj sobie taką małą bazę pod jego domkiem, znaczy pod jego łóżkiem tak naprawdę. I postaramy się tutaj przeżyć jak najdłużej, zobaczymy ile nam się to uda. Jak nas zauważy, no to trochę lipa. A, na shifcie muszę być. Gdzie on jest? Muszę ciągle kontrolować, gdzie jest jego nick. O, jest tutaj, dobra, jest. Stał tam, widzieliście to? Stał tam! Ale my tu mamy bazę, dobra, czekajcie. Mam nadzieję, że nie słyszy teraz, jak rozwalam tu cokolwiek. O kurczę. Coś tam przekłada, coś tam robił. Zaraz będziemy go jakoś prankować też, tylko chciałbym najpierw skończyć tą bazę tutaj. Nie mogę puszczać shifta. Tu bym chętnie rozwaliłby biblioteczkę, ale już jej nie naprawimy, niestety, bo nie mam, no nie mam drewna nawet i craftingu, więc nie naprawimy tego, więc nie będę nic z tym robił. Dobra, mam nadzieję, że zaraz pójdzie, bo tu jeszcze muszę wykopać trochę rzeczy, a on będzie słyszał, jak to będę kopał. A, już poszedł se. O, dobra, poszedł, to super. Dobra, mamy tutaj trochę miejsca. W sumie taka baza pod łóżkiem jego pewnie będzie w szoku, że tutaj coś takiego powstało, jeżeli w ogóle to zauważy, jeżeli zobaczy odcinek, bo możliwe, że nie zobaczy i wtedy będziemy mieli może następne odcinki jeszcze szansę tutaj przyjść, więc proszę nie mówcie mu, chociaż na pewno się trafią konfidenty, które powiedzą. Dobra, czekajcie, wyjdziemy sobie teraz tutaj. Tutaj my tak. Ajajaj, to nie był dobry pomysł. Musimy sobie zrobić
tutaj taką jedną... O, tu będziemy lepiej go widzieć. Niż tu, w ten sposób, bo to nam zasłania. Dobra, musimy tutaj zrobić sobie taką... nie o to chodziło akurat. Czekajcie, bo chcę zrobić to, żeby mógł tutaj... Jak stanę i to załączę, to żebym mógł... Ej, wchodzi tu, chyba. O to mi chodziło. Dobra, wszedł tutaj. Musimy teraz tu poczekać. Gdzie on jest? Dobra, znowu tu przychodzi. Znowu tu coś tutaj ewidentnie ma w tym pokoju, do czego musi co chwilę wracać. Więc mam nadzieję, że nie zauważy nas tutaj, ale dobre miejsce w sumie wybraliśmy, skoro on tutaj ma tyle rzeczy. Dobra, teraz postaramy się mu wylać wodę może gdzieś tam w domku, jak sobie pójdzie. O, poszedł, dobra. Czekajcie, otwórzmy to tutaj. Tu, wyskakujemy. Gdzie on wyszedł w ogóle? A tam gdzieś sobie hasa, dobra. Patrzcie, robimy tak, żebyśmy widzieli tam jego reakcję jakąś. Dajmy tu wodę. O, cudownie to się rozlało, dobra. Będziemy go widzieć w miarę jakoś. Damy tutaj jeszcze tak. O, tu będziemy go widzieć, to jest dobry plan. O, jest, przyszedł. O, stoi. Jest w szoku, nie wie co, skąd się woda wzięła. Co jest, on jak... A nie, on chyba wszedł po schodach, dobra, myślałem. O, zamurował to. Zamurował to. To dobrze. O, mam nadzieję, że on tu mnie nie widzi. Czekajcie, muszę stanąć tutaj tak bliżej trochę. O, naprawia dywany. Mam nadzieję, że mnie tu tak nie widać. Czekajcie, jak tu podejdę trochę. Czekajcie, tu, w ten sposób. Nie jestem w stanie się tak wychylić, żeby widzieć, co tam jest na zewnątrz, niestety. Ale dobra. Co wy tu mówisz? Mam jeszcze wiadro lawy, z wiadrem lawy też można coś zrobić, ale... O nie, szkoda, że on tą wodę zniszczył. Bo teraz nie mamy za bardzo wody. O, wyszedł. Dobra, wyszedł. O, wiem co zrobił. Ej, mamy tu wodę w tym. Jesteśmy w stanie tu wlać lawę? Nie! Prawie rozlałem mu lawę w chacie. To by nie był dobry pomysł. Dobra, czekajcie, zróbmy może... Ajajaj, nie wiem czy jak rozwalę tutaj i tu wyleję. Mam nadzieję, że... Gdzie on jest? Musimy kontrolować ciągle, gdzie on jest, bo... Oj, nie widzę Niku. Nie widzę Niku, to niedobrze. Dobra, może spróbujmy zrobić coś... Aj, nie mam zapalniczki, abyśmy mogli mu podpalić tutaj te... O, wraca chyba. Tak, wraca, dobra. Chowamy się z powrotem pod jego łóżko. Jakby co, to będziemy uciekać tam na dół, jakby tu na zoo. Ale blisko. Ja... Ale czekajcie, ściągnę zbroję, żebyśmy się mniej może rzucali w oczy. Zamknąłem tutaj to, teraz nas na pewno... Otwiera to i nie zauważył nas. Ja ciągle na shifcie stoję, to że puściłem tutaj rękę, to dlatego, że... Patrzcie, widzicie, ja ciągle tu jestem na shifcie. Więc on nie widzi tego. Ale jazda. Ale on zapomniał chyba, że tu miał skrzynki wtedy. Nie zorientował się. Dobra, ja bym zaszedł po coś po tą zapalniczkę. Czekajcie, zejdziemy. Albo skorzystałem... Albo czekajcie, może mam wender czeście? Nie, nie mam niestety. Potrzebujemy dwa żelaza. Zrobimy na szybko. Dobra, on wyszedł. Dobra, to luz. Szybko tu do niego, do magazynu wchodzimy. Tu ma żelazo. Nie, nie ma żelaza. O nie, najgorzej. Ile on ma diamentów w ogóle? Czekajcie, musimy znaleźć... Ajajaj, zapalniczka. A, to się nie robiło się z dwóch żelaz, tylko z jednego i tego flintu, trochę mi się przypomniało. Dobra, bierzemy stąd. Idealnie, mamy w sumie. Mam nadzieję, że on tego nie zauważy. Dobra, robimy zapalnicze. Zapalnicze, zapalarę. Gdzie on jest? Tam gdzieś widziałem jego nick. Dobra, tam jest. Dobra, mamy czas. Zapalamy te nad jego łóżkiem. O, telefon mi zapdręgolił, przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że tego nie było słychać. Teraz zapalamy mu tutaj wszystkie te kominki, co ma je na tym. Jak mu się kopci. Dobra, gdzie on jest? Mamy czas jeszcze? O, idzie tu. Idzie już na chatę, czy... Tak, idzie, szybko. Dobra. O, jest w szoku, nie wie co się dzieje.
Cię tu gasi, on nie wiem, czy on ma w ogóle, bo to trzeba ugasić. Wiem, że da się chyba wiadrem wody to zrobić, ale... Dobra, idzie tam, idzie tam. O, zaczęło go to bić chyba. Ta, wlazł w to. Albo spadł. Nie wiadomo w sumie. O, możemy otwierać tutaj tą bańkę też. Czekajcie, może tu włożymy mięso. I to. A Dirta se zabiorę, może się przydać. Tam jest, tam stoi. Nie widzę go za bardzo. A, wrócił, dobra. O, ma te potki, ma te potki. Chyba. Albo nie? Znaczy miał, ale nie wiem, czy to są te, co można nimi rzucać. Czekajcie, gdzie on poszedł? Tam na górę. O, teraz ma te. Gasi je, gasi, gasi, gasi. Ale Frank, on pewnie nie wie, co się dzieje totalnie. O, ale to jest dobry prank na niego. Dobra, zrobimy coś jeszcze zaraz, jak sobie wyjdzie. Spróbujemy zrobić. Nie wiem, co w sumie. Możemy rozwalić jego enchant i przełożyć go gdzieś indziej może. Na pewno tą bazę tu zostawiam, bo to może nam się przydać jeszcze na jakiś odcinek. Dobra, ugasił. Możemy tutaj bokiem iść. Ej, w sumie i w ten sposób możemy... Ojej, tu już przesadziliśmy. Ale w ten sposób moglibyśmy w sumie pod całym jego domkiem zrobić taki... O, ale to jest genialny pomysł, widzicie to? Czekajcie, tu nie ma... Aj, nie mam pochodni, ale w ten sposób jesteśmy w stanie zrobić... Tu mam te zapadnie, wziąłem je właśnie, bo czułem, że mi się mogą przydać. W ten sposób... O nie, to nie był dobry pomysł. Dobra, ale tu, to na następny odcinek będziemy robić tunel wokół jego domku, to będzie dobre. Dobra, gdzie on jest? Masakra, jak blisko było. Mógł nas zauważyć. Dobra, bierzemy enchant. Zabieramy mu go. I dajemy... Damy mu to koło lodówki tutaj. On jest nad nami. Dobra, chowamy się tu. O, głowy swoje przyniósł. Poczekaj, czy zauważy ten enchant tam koło lodówki. O, poszedł tam na dół, no to teraz na pewno zauważył, że enchantu nie ma. O, zauważył go. Zebrał go, ale on jest w szoku, on nie wie, co się dzieje. To jest niemożliwe to jest. Dobra, teraz postaramy się jakoś wyjść z jego domku, tak żeby nas nie zauważył. Czekajcie, jest. O, poszedł sobie na ognisko. Dobra, tu. Zamykam to. O, wyszedł. Wyszedł, dobra. O, mógł mnie zauważyć, bo się patrzył w tą stronę. Czekajcie, idziemy tutaj. Poczekamy, aż wejdzie do domku i wtedy wyjdziemy tym jego magazynem, rozwaloną szybą. A on jest z drugiej strony, to możemy na spokojnie wyjść już teraz. Dobra, i szybko do chaty. Dobra, udało nam się troszkę tam spędzić czasu. Jeżeli chcecie następny odcinek taki, w którym będziemy tam siedzieć u niego tak, żeby nas nie zauważył, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobało, stawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, czy mam to zrobić w następnym odcinku znowu z Dave'em, czy lecimy na przykład i robimy to u Neona i u niego, postaram się tak spędzić czas. I przede wszystkim nie mówcie im nic, żeby po prostu nie wiedzieli, że coś takiego zrobiłem, bo od razu później będą bardziej czujni, wiecie, o co chodzi, więc... Trzeba to ukrywać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Na razie.